Hands up! Just give me a second. Gotta call the pilot. Tell me he's in position. Ah! Joker is dublin. I'm in position. Bombs away! Funny. Quite the dilemma, Jim. You gonna let me fall and die? Are you gonna pull me up and arrest me? Serial gota, okej. Just a murderer. Ej, mnie to strasznie irytuje, jak są to uniwersum całe Batmanowe i co chwilę tego Jokera zmieniają. W sensie, gdy mieliście tego, Boże, jak się nazywał z samego filmu Joker, jak on się nazywał? Aktor. Joaquin Phoenix, właśnie. On zagrał tak dojebanie tego Jokera, ja to się dziwię, że oni go nie puszczają dalej. Tak samo jak kurwa Jared Cotleto, kurwa zagrał. Według mnie beznadziejnie zagrał tego Jokera. Ostatnio sobie oglądaliśmy. Ten film to było w Lidze Sprawiedliwych chyba, tak? Nie. Legion Samobójców, tak? O. To było to. No kurwa, beznadziejnie zagrał tego Jokera, imo. Z tego co kojarzę, to zgarnął więcej hajsu niż Joaquin. Gordon, always playing by the rules. A to jest Jeremy Waleska, tak? To nie jest Joker, okej? Okay? To jest jakaś gościu, który po prostu próbuje kopiować Jokera? Because I don't give a damn about the rules. You sure you'll outlive me? Oh, I'm sure. Because I'm more than a man. I have an idea, a philosophy, and I will live on in the shadows. Within Gotham's discontent. They'll be seeing me soon. Au revoir! Hands up! Just give me a second. Gotta call the pilot. Tell me he's in position. Ah! Jokerem przed Jokerem, tak to nazwijmy, okej? Okay. Bombs away! Funny. I've been trying different types of crap. Znaczy w sensie po tej scenie wydaje się, że całkiem nieźle go zagrał, nie? Tak. Spoko to wygląda. I've been trying different types of crabs, and I'm gonna tell you my top five I've tried so far. Number five is gonna be Jonah crab, and honestly, the best part of the Jonah crab was the claw. They were sweet like stone crab claws, but the body of the crab really didn't have much meat, and that's why I ranked it number five. Number four is gonna be the horsehair crab. This one came all the way from Japan, and I'm kinda wondering if I would've got it a little bit more fresh, it would've tasted better, but the meat was sweet. Cześć, I just didn't like Jokera? As much as some of the kurwa, coś słyszałem, ale możesz mi przybliżyć, widzę. Number three is gonna be a Dungeness crab. I really like Dungeness crabs because... To chodzi o to, że to jest ta przeklęta rola taka, że ten Phoenix też był w jakiejś depresji czy coś po tej roli i tak dalej, że ciężko się do niej przygotować. Stają problemy psychiczne. No właśnie, no. Tons of meat inside the legs and the body, and the meat tastes pretty sweet, but I don't think it's as sweet as a Maryland blue crab. And that's going to be the number two crab, a Maryland blue crab. This is actually the first one that I caught this year, and I know people think it's a lot of work to eat a Maryland blue crab, but I promise it's worth the effort because the meat is so sweet and so delicious. But number one to me is going to be an Alaskan king crab. Nigdy nie jadłem takiego surowego mięsa, znaczy surowego, takiego prawdziwego mięsa z kraba, tylko te paluszki krabowe zajebane, one z krabem to raczej mają mało wspólnego. And the meat itself is super tender and sweet. Next video I'm gonna go ahead and tell you my five least favorite crab. Raki kiedyś jadłem, pamiętam jak mój ojciec, bo mój ojciec jest nurkiem zawodowym, znaczy był, no teraz jest na emeryturze, ale kiedyś jak jeździli na nurkowania, to z rzeki normalnie wyławiało się wtedy raki. I to w takich kurwa pojebanych ilościach, bo ich było od cholery. Ja pamiętam jak wchodziliśmy do jeziora i trzeba było uważać, żeby na jakiegoś nie nadepnąć, bo mogłeś sobie kurwa nogę rozjebać. Zajebiste to było. Right, so check out this money glitch. Okay. All you gotta do is deposit a fake check at a Chase ATM. Yeah. Just write down whatever amount, but you can withdraw the funds immediately from your account. What? It doesn't matter if you got like enough or whatever, it automatically clears the check. No way. I saw it online. It's like a real life money glitch. I mean, you wanna know what that's called? What? That's check fraud. That's fraud, you moron. No. You're literally writing out a fraudulent check to JP Morgan, one of the most powerful entities on the face of the planet. No, it's a money glitch. It's not a money glitch. It's jail time. Bert just robbed a bank. I didn't know that. You didn't know what? What did you think was gonna happen? They were just gonna secretly get away from stealing from a bank that has all of your information? Get someone on X. They see you. Oh, right, so check out this money glitch. Okay. Idiota. Those studio flashes are so expensive. Is there any way I can save some money? What many people don't realize is that a 400 watt flash is only a stop brighter than a 200 watt flash. So to have the same flash power with this flash as in this flash, you just have to increase your ISO by one stop. Hey, Detective Manuel, those studio flashes. 85 seconds. Are those dogs fresh? I put them on yesterday. Well, give me one
and put some relish and some mustard on that Hey, open the register. No, 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 sir. Today is not the day. If I'm not in that car in 15 seconds, there's a very surly man. Kurwa, goście wygląda jak mój fryzjer z Łodzi. Ja pierdolę, co jest? Coming in here and we both are Marcus! Hey, don't f***ing move the f*** over there! Is that Skittles on the counter, Marcus? Well, he was taking a long time. That is incorrect. He grabbed that ginger ale the second he came in here. A hot dog, Marcus. You're not supposed to be eating that shit. This is not mine, Mike. Yes, it is. Mind your business with your tattletaling ass. Everybody shut the f*** up! I'm gonna need you to lower your weapon. Come take my weapon then, mother f***er. Marcus, get in the car. Mikey has a gun to my head. Want to deal with him, you want to deal with me? Sorry, sir, but I gotta go. Call 911. Aren't you the police? 85 seconds. I regret to inform you guys that after leaving this cast iron pot with my mother, she washed it with dish soap. So, I'm gonna reseason it for you guys. If you're watching this, mama... Ja, bo to jest jeden z tych patelni, trzeba je przygotować jak łoka, ta? I nie można ich mieć chemikaliami, żeby nie pozbyć się tych smaków. Preheat your oven at 350 for about 30 minutes. The first thing I want to do is try and remove any soap residue that may have been left by scrubbing it with some salt and lime juice, since it is more acidic than lemon juice. Make sure you're not using your regular sponge. Use a separate one because it might have soap on it. Make sure it's completely dry, otherwise it will rust underneath the oil that we put on it. Just to be safe, I'm gonna put this in the oven for 10 minutes. Now that it's completely dry, cover it in a very good high smoke point oil. I don't recommend olive oil because it tends to burn. Try avocado oil or peanut oil. And if you're allergic to peanuts, when it's finished in the oven, it's very important that you leave it to cool in the oven. After that, you're left with a really nice and seasoned pan. If your cast iron is new, you might want to do this a couple times to get the desired result. Save this video in case one day you buy one of these and forget how to season it. Now you know. Thank you very much. Batteries? There's a pressure. The pressure? There's a pressure, 1 second. Yeah, how would I? There's a pressure, 1 second. Cause I got the baby and stuff. I was... 1 second. This is not, this is... 1 second, let me move that here. Move that here. Ej, to jest trochę pojebane, żeby robić serię, te sejfy na baterie. W sensie, dlaczego nie zrobić takiego starego sejfu w stary sposób, nie? Na ten cracking noise i tak dalej. Jak na dzikim zachodzie. Okay. Let me close that. What's the code again? 05. A, już wiem dlaczego, kurwa. No tak, bo sobie masz normalny kodzik wpisać. No tak, no tak. One second. To nie jest raczej... To nie chodzi o to, że to kosztuje, tylko bardziej chodzi o wygodę, stawiam. 05 22 21. Okay. Now it's smoothly, okay. Always make sure the handle all the way to the right. Okay? Okay. Open it. 05 22 21. Czy twoje mięśnie urosną, gdy nie dołożysz ciężaru? Ani powtórzeń z treningu na trening. Pewnie słyszałeś o tym, że musisz dokładać ciężaru albo powtórzeń z treningu na trening, żeby twoje mięśnie rosły. Ja, nie jest przesadę, że z treningu na trening. Tłumaczę ci dlaczego. Dokładanie ciężaru albo powtórzeń jest mega istotne i musisz je stosować w aspekcie długoterminowym. Jeśli nie dołożysz ciężaru ani powtórzeń do jakiegoś ćwiczenia przez 2-3 tygodnie, to się nie przejmuj. Są ćwiczenia, w których będziesz progresować dużo wolniej niż zwykle, a przykładem takiego ćwiczenia są wznosy do boku. Im bardziej zaawansowany się stajesz, tym wolniej będziesz dokładać. Jakość ruchu i praca blisko upadku mięśniowego jest najważniejsza, jeśli zależy ci na budowie mięśni. Nie dokładaj ciężaru kosztem techniki, a traktuj go jako narzędzie. Zostaw lajka, po więcej takich ma... A to fakty. Diet Coke. Interesting choice. He's not gonna start with me now, is he? I hear it's bad for you. Please just ignore him, Kush. I'll handle it, Sonny. You trying to lose weight or something? Not really. You ever drink regular soda? From time to time. Hey, how often do you brush your hair? Often enough. You like movies? Of course I do. I'm an aristocrat. What's your thoughts on Goodfellas? Quality movie. I like your friend, son. A Goodfellas to akurat zajebiste. Zajebiste film. How did you do that? I'm a gentleman. And here's another 1911 for you. This will look perfect in my safe. And a complimentary fortune cookie with every purchase.
You get these things anywhere these days. We'll see what it says. Listen, free. And a free Glock with every purchase. The Glock's not the best. No, it's not. Magic Cookie? No, the 1911 is the best pistol ever made. This is bullshit! You can't get me with your commie tricks! Bullshit. Ale za darmo był, za darmo! Here's another. Cześć, Andrzej. Ciężary. Gdy zakładaliśmy 300 kilo na sztangę, typowa, prosta sztanga, chłopaki robili 6 razy. Ja robiłem 15. Z zapasem, uśmiechem i mówię dosyć. Kamień 200 kilo. Ja takie przenośnie daję, bo to na tamte czasy. Kamień 200 kilo. Chłopaki niosą 40-50 metrów i widać duży wysiłek, że omdlenie jest, przewracają się. A ja niosę 150 metrów i pytam się, ile mam jeszcze nosić? I to jest akurat też gdzieś tam jest gigaczat ponagrywane tam. Schody 250, 280, 300. Chłopaki ledwo wnoszą to. Ledwo wnoszą w półtorej minuty. Ja to robię 25 sekund. I to właśnie to dawało, że ja miałem tak potężny zapas i że to, i to się ludziom rzucało w oczy. I później to już tylko były, jak startowało się 20 razy w roku, to tylko było pytanie. To, że Mariusz wygra, było więcej jak pewne. Tylko pytanie, w jakim stylu? Ile konkurencji wygra i jak ich zdeklasuje? Ciężary, gdy zakładaliśmy... Mariusz Pudzianowski. Ale to było rzeczywiście pojebane, jak kiedyś, kurwa, do jakiejś twojej wioski strongmeni przyjeżdżali, to się zjeżdżali wszyscy dookoła, kurwa, żeby z Mariuszem Podzianowskim zdjęcie zrobić bez kapy, no. Poznaj te trzy narzędzia, których potrzebuje każdy zawodnik sportu walki. Jeżeli nie korzystasz z tego przyrządu, to naprawdę mi cię szkoda, bo tracisz całą masę zabawy, nie pracujesz nad koordynacją ręka-oko, czasem reakcji oraz nad celnością. A mowa o czapce refleksyjnej. Drugie narzędzie pomoże ci pracować nad dystansowaniem, pracą nóg i akcentowaniem ciosów. I pomoże ci przygotować czapkę refleksyjną. A mowa o piłce tenisowej. Bez trzeciego narzędzia bokser jest niekompletny. Dzięki niemu poprawisz pracę nóg, rytm oraz wydolność. A mowa oczywiście o skakance. A ty bez jakiego... Boże, nienawidzę skakanki. Kurwa, przysięgam, nienawidzę. Zawsze mi trener kazał skakać na skakance. To sprzętu nie wyobrażasz sobie. I kurwa, zawsze o te nogi zaczepiałem zajebane. Niby krótkie, ale nadal. ...treningu bokserskiego? Koniecznie daj znać w komentarzu. You're sending me another $5,220? Why? Ma'am, you are not giving a chance to speak, ma'am. Please give me a chance to speak, please. For God's sake, you need to pay me back with the help of the gift card, which is called Target. Now Target? The Target? Oh, f***, man. Oh, ma'am, you are not letting me talk. Okay, once you're done talking, then you give me the permission to talk, then I will talk. I don't understand why you want me to go to these department stores. Can you please... Can you please, ma'am? You with can the get gift it card. From a... What are you talking about? A gift card? Ma'am, if you... Nie rozumiem, o co chodzi z tym tech support scamem, kurwa. To już jest od chuja tych TikToków, jak jakiś ten indyjski typek próbuje skamować niby na gift card i drze mordę. Just listen to me, mother chod. Why are you shouting? And the ma'am, can you give me a chance to speak? Why you have to go to the store? I'm telling you, you listen to me, please. You want me to buy you a gift card for like Burger King? No, no Burger King stuff, mother chod. Listen, mother chod. Mother chod. Why are you yelling at me? You're not listening to me. You're not listening to me. Ma'am, can you tell me one thing? Are you seriously a human being or alien? Pojebana jest to, że kurwa, próbują kogoś skamować, jeszcze się przypierdala, że ich nie słucha. What you are? You're sending me another okay. five... This Austria. You're sending me another okay, 5,000. Ola, zapalniczki, zajebiste. Nie, to akurat średnia. U
Wszystko jakbym w Mafię Dwójkę grał, a raczej kurwa w tego, w Fallouta. Let's go! This is called standing sushi, and it's a type of meal in Japan where you stand at a bar and eat whatever the chef serves you. Our chef started the night by chugging a beer and a whole glass of wine, which I'd definitely never seen before. The meal began with a huge tuna, which the chef cut down into smaller pieces, shaped in... Tuńczyki potrafią być tak ogromne. ...grated on some fresh black truffle and then topped with some buttery melted bone marrow. Next, he brought out some beautiful mackerel, which he torched until it became charred and crispy around the edges. He sliced it up and served it with some crispy seaweed. For the palate cleanser, he brought out some sea urchin, also known as uni, and made a massive sushi roll that probably had about $500 worth of sea urchin inside. I got really excited when he brought out my favorite sushi fish, a blackthroat sea perch. Just keep swimming, just keep swimming. Which he quickly filleted, then carefully skewered and grilled over some special Japanese charcoal. For dessert, we had this special Japanese orange, which he peeled in the coolest way possible, and it tasted even better than it looked. Bye bye! I love you! Let's go! This is called standing sushi, and it's a type of meal in Japan where you stand at a... W ogóle o co chodzi z tymi zmianami na Twitchu, które mają, że niby łamanie regulaminu ma być bardziej widoczne. Mam na myśli, że tą część z shotami na maila? Kurwa, nie wiem, nie czytałem. Podalnie szczerze. Our chef started the night by chugging a beer and a whole glass of wine, which I definitely... Tempestus Aquilons. Ci są wyszkoleni konkretnie do... Ktoś mnie ostatnio zapytał, czemu implant ma kształt śruby, dlaczego nie może mieć takiego samego kształtu jak ma ząb. No właśnie może, tak się czasami robi, tylko metoda ta jest mniej popularna. Na podstawie tomografii komputerowej przed usunięciem zęba wykonuje się cyfrowy model takiego zęba, następnie frezuje się go z tyrkonu i dokładnie w dniu, w momencie usunięcia zęba wszczepia się ten cyrkonowy implant w kształcie zęba. Metoda ta po prostu jest mniej popularna ze względu na problemy z certyfikacjami, bo taki implant powstawałby w gabinecie, a nie będąc produkowany masowo przez firmę, która ma do tego akredytację. Stąd stosowanie takich metod jest bardzo rzadkie w gabinetach. Natomiast z punktu widzenia medycznego wydaje się to najbardziej sensowna, przyjazna i uzasadniona ekonomicznie opcja. Niemniej na popularyzację tej metody leczenia implantologicznego prawdopodobnie przyjdzie jeszcze trochę poczekać. Pozdrawiam. Puppy training starts at just 3 days old. Early neurological stimulation is the first type of training we do because it must take place from day 3 to about 16. Starting with tactile stimulation, we awaken the neurological system by tickling the puppy's toes with a Q-tip. The fuck? Next, we mildly stress the puppies by holding them vertical, causing their system to deal with blood draining away from the head. Then we put them upside down and they have to deal with too much blood going into the head. After that, they are put in a supine position, with all of these exercises lasting about 5 seconds. Lastly, we introduce thermal stimulation by placing the puppy on a cold, damp towel, causing their body to respond to a temperature change. These exercises... In its results in stronger heart, better reaction to stress, and stronger adrenal system. Cause okay. A lifelong effect of having a stronger adrenal system, more resistance to disease, better response to stress, and a stronger heart. XD. Pojebane.